Drugi prelegent, ekspert w dziedzinie security, myślę, że mogę tak powiedzieć, właściciel szkoły security, oferującej różne szkolenia też z zakresu właśnie testowania czy zapewnienia bezpieczeństwa, czy coś więcej. Myślę, że my się tutaj możemy czuć bezpieczni. Nie będzie nam tutaj nic kolega hakował. Na pewno opowie nam, jak pewne podatności, tak, jak na to spojrzeć, jak się pochylić nad różnymi podatnościami. Tyle z mojej strony. Okej. Okay. Słuchajcie, mieliśmy fajną prezentację Michała. W sumie, jak tak sobie słuchałem, to pokazała to, że im więcej wiemy, tym lepiej performujemy i można dużo, dużo zmienić. I chciałbym to trochę tak kontynuować pod kątem bezpieczeństwa, że im więcej będziemy wiedzieć o tym bezpieczeństwie, akurat dzisiaj o API, tym będzie lepiej. Myślę, że dużo sprzętów, które jest w Wismanie, na pewno ma jakieś API, zresztą widziałem parę tam rzeczy, które są. I to dobrze byłoby zadbać o to, żeby były bezpieczne i dzisiaj będziemy o tym sobie rozmawiać. A dlaczego w ogóle będę o tym rozmawiał ja? Czego mogę wam o tym mówić? Nazywam się Maciej Kofel. Od 2011 roku działam w bezpieczeństwie. I dla tych, którzy nie wiedzą, bezpieczeństwo dzieli się na tą część, gdzie jest bezpieczeństwo defensywne, bezpieczeństwo ofensywne. Ja działałem po tych dwóch stronach i wiem, jak działać w nich dobrze. A oprócz tego przez ostatnie lata pomagam ludziom wejść do branży IT security właśnie poprzez moją szkołę security. Gdyby ktoś chciał gdzieś zahaczyć się o informacje związane z bezpieczeństwem, to zapraszam na podcast, nasz Szkoła Security Podcast na Spotify'u albo w innych platformach też. Tam można posłuchać historii ludzi, którzy weszli do cyberbezpieczeństwa, wyłapać dużo wskazówek. Kanał na YouTubie, grupa na Facebooku, która się właśnie tak ładnie nazywa. Działa to? O nie, sorry. To nie to. O. I też często na Instagramie sobie śmigam i opowiadam o różnych ciekawych rzeczach. Tak. I też pamiętajcie, że będzie też część taka bardziej praktyczna. Pokażę wam parę rzeczy, będzie takie demo. I wszystko, co tutaj zobaczycie, to wykonuję na swoim laboratorium. Wy też to róbcie. Nie wolno robić testów bezpieczeństwa bez zgody właściciela, czy to serwisu, czy jakiegoś API, czy serwera. Po prostu nie pozwalacie, bez zgody z ludzi nie może wejść do waszego domu, nie? API. Taka ładna definicja, Application Programming Interface, to ogólnie jest taka, moim zdaniem, średnia definicja, ponieważ, jak to ładnie przetłumaczyć. Z mojej perspektywy API to są takie funkcje, które ktoś wystawia po to, żeby ktoś z nich mógł korzystać. Deweloperzy wystawiają funkcje API do tego, żeby ktoś mógł je wykorzystać, przetworzyć, stworzyć z tego na przykład nową aplikację. I żeby wam to uzmysłowić, dlaczego to jest w ogóle takie ważne i dlaczego to jest takie fajne, to pokażę wam, jak wygląda świat bez API. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, to jest Allegro. To jest serwis Allegro z 2003 roku, akurat to jest 18 lutego. I to w ogóle, jeśli ktoś chciałby zobaczyć sobie ten serwis, to jest archive.org, tam można sobie wpisać adres strony i zobaczyć, jak ona wyglądała w przeszłości. Fajne miejsce, żeby zbierać informacje. I możecie nie pamiętać tych miejsc, tego miejsca, ale kupowanie na Allegro wyglądało kiedyś tak, że ktoś wystawiał jakiś przedmiot, ktoś kupował jakiś przedmiot, potem się wymieniało informacją o tym, gdzie mamy ten przedmiot wysłać. Oczywiście najpierw trzeba było zapłacić przelewem na konto, tam był po prostu numer konta, robiło się przelew, więc ten proces trwał. Ja to tak parę dni po zakupie, po wygraniu licytacji, tak to działało. No teraz to jest, teraz jeśli korzystacie z Allegro, to jest tak, że bierzemy sobie jakiś przedmiot, kupujemy, API odpytuje bramkę płatności, bramka płatności odpytuje nasz bank, z banku przelewane są pieniądze, potem jest jeszcze kurier czy paczkomat. To wszystko też jest połączone, zintegrowane z API tych dostawców. No i wszystko się dzieje właściwie pod nami, poza nami. To się tam dzieje pod spodem. Jest to więc duże, duże ułatwienie. Tak jest teraz. Kiedyś było tak. Więc API możemy stworzyć w różnych miejscach, możemy je wykorzystać
w różnych urządzeniach. Mamy smartwatche, mamy, czy to mamy właśnie smartfony, smart TV, samochody, więc wiele, wiele miejsc, w których możemy wykorzystać API, które mogą udostępniać też swoje API i one się komunikują z backendem. Tam te wszystkie informacje są przetwarzane i potem taki smartwatch dostaje tylko odpowiednie informacje w formacie JSON czy w innych formatach też. Są jeszcze inne. No i je przetwarza. I to załatwia dwa takie problemy biznesowe, czyli redukuje koszty i redukuje czas. Więc zamiast pisać natywną aplikację na telefon, natywną aplikację na smartwatcha, to my możemy sobie napisać prostą aplikację, która komunikuje się z tym naszym API, otrzymuje te informacje i wyświetla na smartwatchu, i wyświetla na smartfonie w aplikacji. Więc tworzymy API, a potem na to nabudujemy po prostu takiego prostego klienta, który się komunikuje. I w ogóle, jeżeli już takie serwisy jak Forbes zaczynają mówić, że API security jest ważne, to coś jest na rzeczy. I ogólnie ataki na samo API, to jest akurat z 2021 roku, no one wzrosły o 348% w pierwszej połowie 2021 roku. Więc widać, że jest przestępcy, którzy działają w internecie, wiedzą, jak wykorzystać, wiedzą, że ludzie, którzy to piszą, niekoniecznie wiedzą, jak je zabezpieczyć, a oni badają te zabezpieczenia i potem przełamują i wykradają na przykład dane lub robią inne ciekawe rzeczy, o których Wam powiem za chwilę. Żeby też Wam pokazać skalę, to Akamai, jest taki dostawca internetu, pokazał, że 83% ruchu, który przechodzi przez ich łącza, to jest właśnie, to jest API. Już coraz mniej jest takich stron, jak sobie zobaczycie ruch sieciowy, coraz mniej jest takich stron, gdzie wchodzimy na jakąś stronę, wysyłamy request HTTP i otrzymujemy czysty kod HTML-owy. Częściej już otrzymujemy JSON-a, gdzie potem w ten frontend go przetwarza. Więc stąd też to wynika. Inna taka ładna statystyka z Cloudflare'a. Tu możecie zobaczyć z 2021 roku wzrost z 52 do 54, jeśli chodzi o samo API, o ten ruch, który przechodzi przez ich też łącza. Więc widać, że jest wzrost. To jest 2021, jeszcze nie ma jakichś takich najnowszych trendów. Ok, teraz jeszcze, żeby wszyscy wiedzieli, jak wyglądają taka komunikacja. Tu na ekranie widzicie zrzut z takiego narzędzia Burp Suite. To jest takie narzędzie, które służy do przechwytywania, analizowania, modyfikowania i atakowania ruchu HTTP. No i po lewej mamy request, który wychodzi, request HTTP. On składa się z metody, tu mamy get, mamy endpoint. No i poniżej są jeszcze informacje, są jakieś headery i potem mogą być inne części, już zapytania, jakieś body posta i tak dalej. Po prawej mamy, po lewej jest tak, po prawej jest response. Response jest, oczywiście u góry mamy kod odpowiedzi, też wszystkie ważne nagłówki, no i body, które jest w JSON-ie. Tak jak wspomniałem, najczęściej stosowany jest JSON, mogą być też XML-e, jakieś gRPC i inne takie egzotyczne wynalazki. Teraz jeśli chodzi o tego JSON-a, tak żeby też każdy wiedział. JSON to taka składnia w nawiasach klamrowych, gdzie mamy klucz i wartość. I klucz jest w cudzysłowie wpisany jako string, a wartość może być różna. Może to być integer, może być string, może być tabela, może być wiele różnych innych rzeczy, może być kolejny też JSON. I też mam jeden ciekawy przykład, gdzie mi mózg wybuchł, że takie coś ktoś mógł wymyśleć, ale to będzie dalej. Czy ktoś się zajmuje bezpieczeństwem na sali? Okej, dobra, więc tak, jeśli chodzi o testowanie bezpieczeństwa,
Testując bezpieczeństwo, czy to aplikacji webowych, czy API, czy nawet serwerów, możemy mieć takie trzy podejścia. Blackboxowe, gdzie nie mamy kompletnie żadnej informacji o systemie czy o aplikacji, oprócz tylko jej adresu. Dostajemy tylko adres strony ślązaczka.pl i, no i testujemy. Musimy po prostu znaleźć to, co właściwie taki zwykły haker z internetu musiałby sam znaleźć. Whitebox, Greybox. Greybox to jest takie podejście, gdzie my już mamy dostęp do strony po zalogowaniu się do niej. Czyli dostajemy kredensiale, możemy się zalogować i testujemy nie tylko to, co jest na zewnątrz, ale też to, co jest wewnątrz w tym panelu, na przykład, który obsługuje czy klientów, czy tam admina. Whitebox to podejście, gdy mamy oprócz tego, że mamy też wjazd na tą aplikację, to dostajemy też kod źródłowy i możemy sobie prześledzić w kodzie, gdzie dany feature się wykonuje. Wtedy można sobie zobaczyć, jak ten błąd wygląda. No, jeśli chodzi o takie podejście whiteboxowe i greyboxowe w kontekście API, no to tutaj bardzo nam pomaga dokumentacja, więc dobrze, żeby była dokumentacja. To jest ważna rzecz. Fajnie, jak mamy kolekcję postmanową. Postman? Ktoś, wszyscy kojarzą? Okej, Postman to jest takie narzędzie, które służy do wysyłania requestów API. Jak normalnie wysyłamy w przeglądarce, jak wpisujemy adres, tam wysyła się request pod spodem, otrzymujemy response, to w Postmanie mamy właściwie to samo, tylko działamy na danych takich, można powiedzieć, czystych, czyli na takim JSONie. Swagger to jest jakby inna forma też takiej dokumentacji API, gdzie z samego tego narzędzia możemy też wykonywać requesty. No a jeśli nie mamy takich informacji i dostajemy tylko na przykład adres IP, no to musimy sobie sami znaleźć i te endpointy, które są nam potrzebne do testowania, i te parametry, więc tutaj przechodzimy przez proces enumeracji i sprawdzamy, zgadujemy często. I bywa tak, że mamy jakąś aplikację, na przykład aplikację sklepu, no i aplikacja sklepu ma endpoint / API, a potem jest na przykład orders, albo clients, albo shops, albo gifts, no dużo różnych rzeczy. I tutaj te właśnie słowa, takie kluczowe, najczęściej znajdziemy w word listach. Są takie, czy w systemie Kali Linux, takim systemie specjalnym do, można powiedzieć, do hakowania, czy w internecie znajdziecie takie word listy, które są nakierunkowane na specjalne technologie. Często bywają też, tu nawet o tym rozmawialiśmy, bywają różne, są różne języki na świecie, więc ktoś może używać w swojej aplikacji tylko języka niemieckiego na przykład, nie? Albo języka hiszpańskiego, więc tutaj też warto pod tym kątem sobie takie word listy porobić. I do takiego automatycznego sprawdzania służą takie narzędzia do fazowania typu BIRP albo FFUF. To Wam polecam. To możecie sobie sprawdzić, jak one działają. One doklejają ten string i sprawdzają, jaki jest kod odpowiedzi. Jeżeli znajduje się taki endpoint, no to on nam fajnie wylistuje, że możemy na nim działać. OK. Jeżeli chodzi o testowanie API, takim dobrym punktem startu jest lista OWASP API Top 10. Organizacja OWASP to jest Open Web Application Security Project, czyli organizacja, która skupia ludzi dookoła bezpieczeństwa. I tam są rzeczy związane z aplikacjami webowymi oczywiście, ale oprócz tego są też projekty, które wspomagają bezpieczeństwo innych technologii, między innymi też API. Tam są czy jakieś checklisty, czy jakieś raporty, czy narzędzia, które służą do testowania, biblioteki, które służą do zabezpieczania. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to warto poznać oasp.org i tam zobaczyć, jakie projekty są dostępne. No i jednym z nich jest OWASP API Security Project i to jest typowy projekt, który się zajmuje API i tym, żeby API było bezpieczne. Stworzył właśnie listę takich 10 podatności.
nie będę ich czytał. Będziemy je przerabiać, będę wam o nich opowiadał, plus zobaczymy sobie parę takich przykładów na żywo. To jest taka lista, gdzie community właściwie opowiedziało się za tym, co powinno się w taki, na tej liście znaleźć. I oni powiedzieli, było głosowanie, co jest taką największą bolączką w technologii API pod kątem bezpieczeństwa. No i na przykład jest taki producent samochodów Mercedes i jeżeli chodzi o API, no to jak to właściwie teraz? Wszystko ma swoje aplikacje mobilne, wszystko jest teraz smart, można się skontaktować z naszym samochodem, czy z naszym piecem i innymi takimi rzeczami. No i researcherzy znaleźli w aplikacji Mercedes Me możliwość kontaktowania się z samochodem, tak? No i teraz byłoby super, gdybyśmy mogli się kontaktować tylko z naszym samochodem. I tutaj jest zrzut z Postmana akurat. Przy wysłaniu jednego posta ze state'em initiation, czyli odpalenie, można było odpalić samochód i teraz trzeba było tylko znać ID swojego samochodu. I to można przechwycić z naszej komunikacji, która wychodzi z aplikacji mobilnej. No i jak znamy nasz ID samochodu, no to możemy wymyśleć sobie, jaki będzie ID samochodu sąsiada. Jeżeli trafimy, no to odpalimy mu samochód w garażu, nie? Fajna sprawa. Ogólnie nie powinno to być możliwe, no ale w tym wypadku było. Tam był chyba taki case, że to chyba tylko w Chinach działało, więc... ale tak czy inaczej, no słaba sytuacja, jeżeli ktoś nam może zdalnie odpalić samochód. Ja rozumiem, dlaczego moi samochody nigdy nie używają Mercedes Me. Wiesz, to załatali to, więc jest okej, nie? Dalej nie uchodzę na aplikację. A to ostatnio wydaje, że Hyundai miał jakiś problem, że dało się... Maćku, okay. Spokojnie. To jest właśnie przykład Broken Object Level Authorization, BOLA, tak ładnie to się nazywa. Czyli no, mamy dostęp do jakichś obiektów i możemy albo je przeczytać, dowiedzieć się o nich więcej, albo potem je też wykorzystać. Taki sam przykład był i tutaj akurat researcher zarobił sobie 30 tysięcy dolarów za to, że odkrył, że można na Instagramie zobaczyć szczegóły prywatnych postów, stories, reelsów, tych, które były usunięte nawet, czy zarchiwowane. No, coś, co nie powinno być dostępne dla szerszej publiczności, to wszystko można było przeczytać. Co ciekawe, to w ogóle było dostępne za pomocą GraphQL-a. To jest taka technologia, którą wymyślił Facebook, potem jest to już pod inną fundacją, ale ogólnie bardzo ciekawa technologia. Jak ktoś chce działać w temacie bezpieczeństwa API, to jest taki hot topic. GraphQL jak przy API jeszcze czasami ktoś pomyśli o tym bezpieczeństwie, to przy GraphQL-u nikt nie myśli o bezpieczeństwie. Każdy chce go wdrożyć, bo jest ciekawą technologią. Niektórzy to wdrażają tak jak Agile w organizacjach, bo jest cool. Ale o bezpieczeństwie mało kto myśli, więc warto się zainteresować. Jeszcze tak, te 30 tysięcy dolarów. Ogólnie w świecie security jest coś takiego jak programy bug bounty, że można hakować sobie na przykład Facebooka, Twittera, inne takie duże serwisy, które mają programy typu bug bounty i za zgłoszone do nich bugi można otrzymać pieniądze. Czasami to nie są pieniądze, jakieś są gifty czy inne rzeczy, a czasami właśnie taka fajna kasa. Teraz tak, przy tym Mercedesie było tak, że to ID naszego samochodu, no to była prosta liczba. Duża, ale prosta. No i to można sobie jakoś zgadnąć. Nie? Jeżeli mamy na przykład 9999, no to 9998 to będzie kogoś innego samochód, prawda? Więc jest też takie coś jak UID. Jak widzicie,
tak wygląda ta różnica, więc tutaj przy, w tym wypadku u góry, jak mamy zwykłe ID, no to możemy, no możemy domniemać, że jest jakieś ID, które ma końcówkę 2, prawda? Przy UID jest to już bardziej losowe, to już jest wersja chyba 4, więc tam ta losowość jest jeszcze większa. Przy wersji pierwszej UID to tam jeszcze był brany pod uwagę MAC adres, no dużo takich rzeczy, które można było gdzieś zgadnąć. Więc tutaj ciężko się domyśleć, jaki jest ID kolejny albo poprzedni, prawda? Oczywiście nic bardziej mylnego. Znaczy tak, ogólnie tak, one są losowe, ale dobrze jest zadbać o to, żeby te UID nie przewijały się gdzieś indziej w aplikacji. Bo osoba, która robi taki research bezpieczeństwa, sprawdza te endpointy, no to jeżeli zobaczy w jednym miejscu ID drivera, no to będzie go próbowała użyć w innym miejscu. I tak było w przypadku Ubera. Można było wysłać request z numerem telefonu. No a numer telefonu to nie jest nic tajnego, no znaczy tajnego, no, można to zgadnąć nawet, prawda? Nawet w naszym kraju da się jakoś ten numer telefonu wygenerować. No i można wysłać taki request i zobaczyć sobie w odpowiedzi, widzicie, tam jest driver, jest cały UID, not found. I potem można to też, tu jeszcze można było zrobić to z mailem. Jak wydobyć maila? Można na przykład oglądać prezentację Michała i zobaczyć, że ma bczzm@wisman.com i gdzieś go tam potem wpisać, nie? Więc można wydobyć z internetu, można, nawet są takie generatory, że można to sprawdzić, nie? I no potem też tutaj można było odczytać, jaki jest UID kierowcy Ubera. No i potem w kolejnym endpoincie wykorzystać tą zdobytą informację do tego, żeby dostać odpowiedź, w którym był na przykład mobile token, czyli kod zabezpieczający do aplikacji mobilnej. Więc łączymy parę rzeczy po to, żeby koniec końców przejąć aplikację mobilną Drivera. No i ten pan właśnie zarobił sobie za to 6,5 tysiąca dolarów, Anand Prakash. On ma takie hobby, że sobie hakuje różne takie znane firmy. Uber jest jedną z nich. No i tutaj, żebyście mieli jasność, nie chodzi o to, czy wdrażamy sobie ID, czy UID, czy cokolwiek innego. Chodzi o autoryzację do zasobów. Więc ja, mając obiekt, który ma ID 1 i tylko ten, nie mogę sprawdzić ID obiektu, który ma ID 2, nie? Bo nie jest mój. Nie? Tak to powinno działać. To jest po hebrajsku. Jest taka Lucid, tak się to chyba czyta. Jest taka partia w Izraelu i ona, tak jak wszystko teraz, miała też swoją aplikację mobilną, gdzie byli jej osoby, które followowały tą partię i tam było 6,4 miliona użytkowników. I w tej aplikacji na stronie w kodzie źródłowym, to jest też ciekawe miejsce, gdzie można szukać różnych ciekawych podatności i ciekawych miejsc, znalazł się taki właśnie endpoint, get admin users. Teraz można byłoby pomyśleć, kurczę, ciekawe, co tam będzie, nie? I to akurat jest taki przykład dość brutalny, broken user authentication, drugiej pozycji, gdzie my mamy dostęp do tego endpointa bez zalogowania. Mało tego, jest jeszcze część piąta, pozycja piąta, broken function level authorization, czyli możemy po prostu, będąc zwykłym użytkownikiem, czyli takim właściwie nawet nie użytkownikiem, bo to jest ktoś, kto wchodzi na stronę, tam się nawet nie loguje, może zostać adminem, może sprawdzić sobie get admin users, taki endpoint, który zwraca informacje o adminach. I też ogólnie tutaj połączyła się też trzecia taka podatność, excessive data exposure, bo
Jak sobie już weszliśmy w tego Get Admin Users, to oprócz tego, że mieliśmy informacje o ID, o imieniu, mailu, to jeszcze mieliśmy hasło. Tam gdzieś jest jeszcze, nie, to nie jest tam. No ale dużo takich informacji, które nie powinny się tutaj znaleźć, po prostu. Jeżeli byśmy już tylko chcieli mieć Get Admin Users, no to fajnie, żeby było, nie wiem, ID, albo nawet nie ID, tylko nie wiem, jakaś nazwa, cokolwiek. Coś takiego, co nie ma danych krytycznych. Jest tutaj, widzicie, phone number, wiele ciekawych rzeczy. Okej. Okay. Wspomniałeś o Nissanie. O Hyundaiu? Tak, Hyundai. No Hyundai też miał taką wpadkę, ale tutaj mam akurat przykład z Nissana. I w Nissanie w aplikacji mobilnej też, w ogóle tak, no tak jak wspominałem, jak mamy aplikację mobilną, to ona się komunikuje z serwerem za pomocą API, więc taki ruch z aplikacji mobilnej można sobie przechwycić. To nie jest trudne, to jest tak, myślę, że nie wiem, z 15-20 minut zabawy i skonfigurowania w jednej sieci lokalnej, żeby przechwytywać wszystko to, co wychodzi z waszego telefonu. Więc to się da zrobić. I tutaj był fajny przykład, bo w takiej aplikacji mobilnej można było sobie podłączyć swojego Nissana, prawda? I żeby go podłączyć, trzeba było zeskanować VIN, taki identyfikator samochodu. Gdzie znajduje się taki VIN w samochodzie? Za szybą. Okej, czyli widzicie, można jechać sobie na parking Galerii Katowickiej czy do Silezji i tam przejść się po parkingu i sobie poskanować. I teraz tak, researcher tutaj przechwycił ten post, który idzie do serwera i on miał z defaultu wpisane customer, czyli aplikacja tutaj wypełniała tego posta, mówi dobra, jesteś klientem, użytkownikiem tego samochodu, no to spoko, dorzucamy twój samochód, nie? Ale można było zmienić account source na dealer i w tym momencie mieliśmy dostęp do wszystkich samochodów. Ogólnie fajna sprawa. Można się przejść po tym parkingu, sprawdzić sobie ten VIN, zmienić tylko tą jedną rzecz i dodać sobie do aplikacji samochód kogoś, możemy nie znać tej osoby, no i wiedzieć o nim wszystko. Możemy nawet zrobić start-stop w tej aplikacji, tam klakson, światła, otworzyć, zamknąć, nawet zobaczyć, gdzie się znajduje. Czyli takie wielkie firmy nie inwestują w pentesterów, po prostu uda się albo się nie uda. Za mało inwestują. Żyjemy w takich czasach, że tutaj właśnie komity, PR-ki mają być wysyłane non-stop i teraz ktoś jeszcze to musi przetestować, nie? I jak te feature'y wychodzą tak szybko, no to niektórzy nie nadążają za testowaniem. Więc tutaj mogło to z tego wynikać. Mogło też wynikać z tego, że no ktoś nie ma tej świadomości. Właśnie też widzicie, po to też pokazuje to, żebyście w swoich projektach, gdzie będziecie mieli API, byście pomyśleli, czy na pewno to, co testujemy, czy to, co piszemy, jest na pewno bezpieczne, czy można coś złego z tym zrobić. Ok, więc to jest taki przykład Broken Function Level Authorization, czyli widzicie, mieliśmy funkcję Customer i to było jak najbardziej ok, bo mogliśmy sobie swój samochód podłączyć i go używać, jakieś feature oczywiście w aplikacji, ale zmieniając to w bardzo prosty sposób na dealer, mieliśmy dostęp do wszystkiego innego dla wszystkich samochodów. Ok. DPD, kurierzy DPD, oni przynoszą nam paczki, chwała im za to, więc fajnie, że działają. I my, kupując choćby nawet z Allegro, dostajemy taki link do paczki DPD i możemy sobie sprawdzić, gdzie ona się znajduje. I wszystko fajnie, jeśli będziemy wiedzieć, gdzie się znajduje, zobaczymy sobie, gdzie jest kurier, tylko po co tam ma się znaleźć nasz numer telefonu, jeszcze jakiś e-mail i contact name. W tym wypadku to nie jest chyba nikomu potrzebne, nie? I teraz, słuchajcie, ta nazwa, ten numer paczki, no to jest też jakiś ciąg liczbowy. Oczywiście można tak zrobić takiego automata, który przetworzy to, będzie sprawdzał kolejne numery,
No i dojdzie i będzie sobie zczytywał takie informacje właśnie jak numery telefonów, imię, nazwisko, e-mail. Więc tutaj to jest przykład excessive data exposure, czyli takiego miejsca, gdzie taka sytuacja, gdzie no, zwracamy za dużo informacji. Jeszcze adres, nie? Jeszcze jest adres? Tak, tam jest country name, to gdzieś tam pewnie adres jest, no ale tutaj address point, no tak. To widzicie, macie współrzędne geograficzne, nie? Długość, szerokość. I teraz tak, jeżeli chodzi o paczki, no to spoko, dobrze, że mamy te współrzędne geograficzne, ale też były takie przypadki w aplikacjach typu Tinder, czy Bubble? Badu? Nie, teraz. Któraś z tych, nie? tak, że to była aplikacja Bubble, ona była skierowana dla kobiet, po prostu community tylko kobiet. I tam można było sobie wylistować użytkowników i zobaczyć, jakie były współrzędne geograficzne ostatniego zalogowania. Więc jeśli ktoś chciałby stalkować taką osobę, to może, nie? No sobie potem to naniesie na Google Maps, no i wszystko można zobaczyć. Okej. Okay. Dobra, ten pan się już tutaj pojawił. Zmieniłem tylko mu logo pod zdjęciem. Przy Uberze zarobił 6,5, a przy Facebooku 15 tysięcy dolarów. Jak to zrobił? Jak macie konto na Facebooku, to jest tam taki feature, jak wam się zapomni hasło, że można wysłać sobie na telefon kod. Tam dostajemy taki kod, 6-znakowy. No i musimy go wpisać. Prosta sprawa. I teraz jak go sobie wpiszemy tak 10-12 razy powyżej tych wartości, no to zostajemy zablokowani. Też dobry feature, nie? No bo po co przy 6 znakach, no to no ciężko jest zgadnąć, przy 6 cyfrach ciężko jest zgadnąć w 10, 3, 12 próbach, prawda? No i wszystko jest ok, jeżeli to wszystko robimy na stronie facebook.com. A nie wiem, czy wiecie, jest też takie coś jak beta.facebook.com. No i tam już ten limit nie działa. Nie działał. Nie? W ogóle też ciekawe jest to, że mają dostęp, że to jest taka właściwie produkcja dostępna dla wszystkich, taka beta, tylko z produkcyjnymi danymi. Nie? Testy AB? Co robił? Nie, to raczej wypuszczają nowe feature'y, ale... To jest używane do przekierowania strony internetowej w Australii. Nie wiem, czy o tym czytaliście. W Australii? Tak. Bo okay. Australia i Nowa Zelandia pozwala na testowanie na produkcji. To w taki sposób bez wiedzy użytkownika. Mm-hmm. I Facebook robił tak, że wszystkie nowe feature'y testował właśnie w regionie Australii i Oceanii. Dlatego tam najczęściej Facebook nie działa. I dla tego regionu oni mieli rozpoznawanie po prostu, z jakiego regionu się logujesz. I jak logowałeś się do facebook.com, to wtylają cię, jeśli byłeś z tamtego regionu... To ci dawał na beta. Okej. Okay. Tam protesty były w ogóle wokół tego, gdzie w internecie można sobie poszukać o tym. Okej, okay, no i jak widzicie, można... To jest narzędzie, które się nazywa Burp. W środku jest takie mini narzędzie, które służy do automatyzacji ataków. Tutaj jest atak typu brute force, gdzie my sprawdzamy, widzicie, sprawdzamy każdą kolejną liczbę, no i przy prawie 899 requestie my tam dochodzimy do tej wartości prawidłowej i dostajemy 302, czyli już pewnie przekierowanie na główną stronę Facebooka. Więc jest to też możliwe. I to jest tak. I to było dla Facebooka. Coś podobnego zdarzyło się też dla Apple'a, z tym, że tutaj case jest bardziej złożony, bo mamy taką stronę jak iforgotapple.com i tam możemy wpisać swoje dane, żeby odzyskać swoje hasło. I ten adres rozwiązywał się na 6 adresów IP. One też są pewnie rozlokowane po całym świecie, żeby każdy miał szybciej z odzyskiwaniem hasła. Teraz wyszło na to, że można, żeby nie być zablokowanym, to można wysłać 6 takich requestów. Więc teraz 6 requestów razy 6 IP, no to jest 36 prób z jednego adresu IP. Nie?
Czyli żeby odgadnąć te 6 cyfr, trzeba by było milion adresów IP. Przepraszam, 28 tysięcy adresów IP, żeby zrobić milion kombinacji. Teraz, czy jest to proste, żeby stworzyć w dzisiejszych czasach 28 tysięcy adresów IP? To jest proste, już za szybko kliknąłem, ale dobra. Mamy chociażby nawet te trzy platformy, Google Cloud Platform, czy AWS, czy DigitalOcean, czy no jakiekolwiek inne narzędzia chmurowe, które pozwalają nam stworzyć takie mini maszynki, które będą miały swój adres IP. No i stworzenie takich 28 tysięcy to jest to osiągalne. Za to też sobie... I że te wszystkie serwisy mają swoje API. Tak, dokładnie, więc... To przez API, tak, API. Tak. W procesie testowania bezpieczeństwa jest taki proces, gdzie skanujemy sobie porty, które są otwarte na testowanym serwerze. I jeżeli my testujemy adres IP X, no to coś, co stoi między nami a tym adresem X, jakiś firewall czy coś innego, może nas wyłapać i na przykład wyciąć nas, nie? Jak będziemy te 65 tysięcy portów testować. Więc są skrypty, które pozwalają na to, żeby stworzyć sobie mały skrypcik, który testuje tylko jeden port. No i on stworzy 65 tysięcy, tam 500 coś, adresów tych właśnie skryptów i będzie sprawdzał po jednym. I takiego zachowania nie jesteśmy w stanie wyciąć, bo wtedy się będą zmieniać adresy IP i każdy port będzie sprawdzany przez inny adres IP. I to jest przykład czegoś, co się nazywa, co jest pod pozycją 4, lack of resources and rate limiting. Tu jest akurat rate limiting, czyli nie było zabezpieczenia w tej beta facebook.com, nie było zabezpieczenia co do ilości tych prób, prawda? Jeżeli chodzi o lack of resources, no to wyobraźcie sobie sytuację, że mamy możliwość wrzucania pliku na serwer. I poprzez API. I teraz nie wiem, czy ktoś was to kiedyś testował, ale co się stanie, jeżeli na przykład wrzucimy jeden duży plik, który ma 4 giga, nie? Na serwer. Co się stanie, gdy wrzucimy 4000 dużych małych plików, które mają tam 2 mega, nie? Albo po 1 mega, nie? I jak się zachowa serwer w tym wypadku? Jeżeli jest dobrze skonfigurowany i wszystko działa, to nie powinno się nic stać. Jeżeli ma jakąś ograniczoną przestrzeń, to ta przestrzeń się nie rozszerza, a nie jest to na jakimś rozwiązaniu chmurowym rozszerzalnym, no to możemy zapchać taki serwer i wtedy on się wyłączy. Wyłączy, przestanie odpowiadać i to też jest kwestią bezpieczeństwa, żeby zadbać o takie sytuacje. Ok, tu mamy pierwsze demo. Tutaj. Albo dobra, wiecie co, pójdziemy dalej i potem wam zrobię takie demo dłuższe, będę już siedział tylko przy komputerze. Podobny przypadek był, jak zaczęła się pandemia, ludzie mogli, byliśmy zmuszeni do tego, żeby oglądać siebie przez Zooma. Tu jest Prime Minister z UK i też ktoś się wbił na ich spotkanie, bo ktoś po prostu wysłał na Twitterze, wysłał zdjęcie, że mamy teraz spotkanie, jak się nazywa? Jak? Izba Lorów, tak, właśnie, tak. To właśnie było spotkanie rządu brytyjskiego i tam właśnie hasło to było 170-118. No i to można było prawie 29 minut przetestować, żeby się wbić na takie spotkanie. Wystarczył tylko ID tego meetingu. Więc bardzo ważne jest to, co udostępniamy na ekranie. Ok. Jest taka aplikacja Harbor. Ona służy do tego, żeby zarządzać dockerami, kubernetesami i ogólnie przydatna jest w takim środowisku DevOpsowym. I miała taki endpoint, który się nazywał API Users. I tam wysyłaliśmy posta po to, żeby stworzyć użytkownika.
tutaj nie mam takiego ładnego przykładu, napisałem go sam. Chodziło o to, że wpisujemy sobie username, email, real name, password i rejestrujemy się. Wszystko jest ok, jeśli wysyłamy taki request, no otrzymujemy potem informację, że zostaliśmy zarejestrowani. Ale co się stanie, jeżeli dopiszemy do naszego JSON-a taką właśnie parę has admin role na true? Jeżeli nie ma odpowiednio wdrożonych mechanizmów bezpieczeństwa, sprawdzenia tego, co my właściwie powinniśmy otrzymać, to jest takie pole w kolumnie has admin role i ustawimy go sobie na true, no to wtedy zostaniemy zarejestrowani jako admin. I to jest przykład, to jest pozycja numer 6, to jest przykład podatności, która się nazywa mass assignment, czyli my do istniejącego obiektu dopisujemy coś, co do obiektu JSON-owego dopisujemy kolejną informację, która no, zmieni nam właściwości tego obiektu. Teraz tak, w tym wypadku jeszcze, no tutaj has admin role to jest jakiś parametr, który no, mogliśmy sobie zgadnąć, że taki istnieje, prawda? Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby znaleźć go w innym miejscu w aplikacji. Może się zdarzyć tak, że jak się już zarejestrujemy tym zwykłym użytkownikiem, oglądamy sobie na przykład slash profile i tam pod spodem idzie informacja o naszym użytkowniku, no to otrzymujemy naszego JSON-a i ten parametr hasAdminRole jest ustawiony na false, więc on jest jawny, widać go i potem my przy procesie rejestracji to możemy sobie pomyśleć, a co by było, gdybyśmy wpisali w tym momencie jeszcze ten hasAdminRole. Więc warto, to się trochę wiąże z excessive data exposure, czyli właśnie takim nadmiarowym pokazywaniem informacji. Dobra. Security misconfiguration. Ogólnie trzeba mieć tą świadomość, że to nie jest tak, że API jest gdzieś zawieszone w próżni. Ono na czymś działa, na jakimś serwerze. Nawet jeżeli jest w chmurze, to nie znaczy, że jest w chmurze, tylko jest też na jakimś serwerze, na jakimś kawałku softu, który serwuje to nasze API. Czy przy jakichś lambdach, czy przy Azure Function, tam też coś jest pod spodem. Czy to jest jakaś instancja dockerowa, a jeśli nawet jest instancja dockerowa, no to też na pewno działa na jakimś serwerze, więc całe to środowisko może być źle skonfigurowane. I co to może być? Mogą się zdarzyć jakieś niezapatchowane serwery, systemy, pliki, które są dostępne. Jeżeli coś instalujemy tak defaultowo, to często jakaś dokumentacja pokazuje nam informacje o plikach. Czasami jest, to możecie sobie nawet wyszukać w Google, są serwery, które pozwalają na wylistowanie plików z serwera. Po prostu taki directory listing jest, nie? I tam sobie można poklikać, pooglądać to, co jest na serwerze. Tutaj unhardened images, czyli właśnie te dockerowe instancje gdzieś też mogą być nieutwardzone, to jest tak ładnie po polsku, czyli takie, które no, mają wdrożone jakieś kontrolki bezpieczeństwa. Wszystkie error message, stack trace'y, które się wyświetlają na ekranie, to wszystko może nam jako atakującym pozwolić na pozyskanie cennych informacji, które potem możemy wykorzystać gdzieś dalej. I tak na przykład było przy API Kubernetesa. Kubernetes ma taki endpoint, który się nazywa slash versions i tam można sobie poczytać o wersji, która jest, wersji Kubernetesa, która jest odpalona i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeskanować cały internet, każdy adres IP i sprawdzić sobie slash versions. No i wyszło na to, że jest 380 tysięcy wystawionych takich endpointów API kubernetesowych na całym świecie. Co ciekawe, Polska jest taka blada, więc jakoś tam chyba nie ma za dużo. Albo przynajmniej nie dali dymka. Kogo nie udostępniamy tam? To ciekawe. Jesteśmy prawie jak Algieria, Mali i Madagaskar, nasza kolonia.
kiedyś. Z którego roku to jest? Nie używamy. To jest z zeszłego roku. Albo z tego. No, nie, nie. Jesteśmy w Nowa Zelandia. Było już wtedy ten? Chmura Azura w Warszawie już stała wtedy, czy nie? A, widzisz. Może być, może być. Injection to jest kolejna pozycja. Czyli mamy jakiś kod, który działa pod spodem w naszym API i on na przykład się odwołuje do bazy danych. I tak i w miejscu, gdzie my podajemy wartość jakiegoś parametru, na przykład, nie wiem, name, i on powinien nam zwrócić informację o użytkowniku, zamiast tego name wpisujemy dalszą część zapytania SQL-owego po to, żeby wykonać swój kod, a nie tylko ten kod, który ktoś przewidział w aplikacji. I tak, i to jest coś, co się nazywa injection, czyli właśnie my wstrzykujemy się w ten kontekst zapytania, w kontekst tego kodu, który jest pod spodem. I może być wiele rodzajów injectionów. Tutaj jest 5 podanych. SQL injection, OS command injection. OS command injection to jest w ogóle też ciekawa sprawa, to szczególnie w środowiskach bankowych. Jak są środowiska, które działają przez milion lat, tak sobie powiem kolokwialnie milion lat, to nigdy ich nie chce ruszać, bo po prostu działają. Lepiej nie tykać, nie? To, no ale świat idzie do przodu, no i już pani nie ma w okienku czarnego ekranu z zielonymi literkami, tylko potrzebuje mieć aplikację webową. No i teraz się nabudowuje taką aplikację webową, ale pod spodem się działa na tych systemach, które są. Nie? I teraz to, co pani robiła na czarnym ekranie z zielonymi literkami, to było wykonywanie poleceń na systemie. No i teraz ona musi to mieć pod kliknięciem, pod wpisaniem jednego parametru. Więc to pod spodem tak czy inaczej pyta ten serwer pod ten zielone literki z czarnym ekranem. I właśnie tutaj może powstać command injection, że wykona się oczywiście to, co tam pani chciała na systemie, ale przy okazji jeszcze my możemy dopisać swoją część zapytania w konsoli. Server side template injection, LDAP injection, XXE, to jeśli w waszym API korzystacie z XML-a, to warto się tym tematem zainteresować. On już nie jest taki cool jak jeszcze parę lat temu, ale dalej się zdarza. Czyli możemy wykorzystać feature'y, które są w XML-u, do tego, żeby na przykład czytać pliki z serwera. Fajna sprawa. Tu jest przykład, jak to wygląda przy wydobywaniu danych z bazy danych. Widzicie, mamy user ID równa się 1199. No i my normalnie byśmy skończyli, prawda? User ID, odczytujemy, Maciej Kofel, dziękuję, do widzenia. Ale jak sobie dopiszę jeszcze or 1 równa się 1, to zapytanie, które koniec końców idzie do bazy danych, wygląda w ten sposób. I teraz wyrażenie logiczne or, jeżeli ma po lewej stronie prawdę, po drugiej stronie ma prawdę, po prawej stronie prawdę, to wtedy jest prawdą. Więc zwróci nam wszystkie informacje o użytkownikach z tej tabeli. Tak też było w takiej aplikacji Zendesk, która służy do robienia tiketów, tak żeby ktoś mógł obsługiwać klientów. No jest wdrożona u wielu klientów. Tutaj widzicie, chwalą się, że mają ponad 100 tysięcy biznesu obsługują. I to jest coś, co naprawdę mnie rozwaliło, bo tam była podatność SQL injection. To jest, zaraz do tego dojdziemy. Ale forma, jaka jest przesyłana w jednym z endpointów, tym podatnym, jest właśnie taka, że mamy JSON-a najpierw, a potem w tym JSON-ie nagle znajduje się zaenkodowany, czyli zakodowany po prostu. Base64 XML, a potem jeszcze w tym jest kolejny JSON, który jest też w Base64. Więc ogólnie, żeby dostać się do tego parametru, który był podatny na SQL injection, który mogliśmy kontrolować, no to trzeba było się trochę natrudzić. Więc no, czacha dymi, nie? Że ktoś takie coś w ogóle wymyślił. I to jest w ogóle wykorzystywane w AWS-ie RDS. To jest taka usługa AWS-owa, która służy do zarządzania bazami danych. Strasznie.
W ogóle to jest też ciekawy case. Polecam wam sobie przeczytać cały ten artykuł o tej podatności w Zendesku, bo tam jeszcze, żeby nie rozwalać struktury XML-a, no nie mogliśmy używać apostrofów. Więc trzeba było użyć czegoś, co będzie zamiennikiem. No i tutaj użyto $2, bo to w Postgresie jest możliwe. Nie? I tam się zapisywało. Potem można było czytać informacje o klientach, o tym, jakie mają tikety. Wszystkie te też dane PII, czyli te wszystkie personalne, to wszystko było możliwe za pomocą właśnie SQL queries, które było w tym zaszyte w naszej aplikacji. Tu jest inny przykład, jak można też sobie na tym zarobić. W SQL Injection było u producenta akcesoriów dla graczy, nie? Razer jest taki. I $2000 można było dostać za to, że można było w tym miejscu wstrzyknąć, w miejscu, w endpoincie invite friend, get invited history log. Takim w sumie nic nie, za dużo nie mówiącym endpoincie też można było się wstrzyknąć. Tu jest przykład template injection, server side template injection akurat. I jeżeli macie template'y, te silniki template'ów, szablonów, tak, silniki szablonów, tak to ładnie chyba po polsku powinno być, one służą do generowania dynamicznych danych na froncie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mogły być też wykorzystywane na backendzie, więc jak tutaj widzicie, wysyłamy posta i robimy foo w takich nawiasach klamrowych, mamy jakieś działanie arytmetyczne, tam jest 2 razy 8, to jeżeli w odpowiedzi dostaniemy 16, to znaczy, że tam się coś pod spodem wykonało. Tutaj akurat to mógł być jakiś Spring, gdzie tam też jest expression language i właśnie w ten sposób też się zapisuje te dane. No i sprawdzając to, widzimy wynik i już mamy początek tej drogi, bo oczywiście samo mnożenie nie jest jakieś straszne. Aczkolwiek można za pomocą tego na przykład wykonywać kod na serwerze i przejąć dostęp do serwera. Ok. Teraz tak, improper asset management. Co 2 tygodnie wypuszczamy ten kod, wypuszczamy tę aplikację i warto byłoby, żeby ktoś zadbał o to, żeby ktoś wiedział w ogóle, co my mamy na tym serwerze. Często się zdarza tak, naprawdę dość często, że ktoś wypuści jakiś endpoint API i na przykład nie ma go w dokumentacji. To się nazywa shadow API, tak ładnie nazwane to jest. Czyli jest jakiś sobie endpoint, on tam do czegoś miał służyć albo został zarzucony, ale został na serwerze. I jest podatny, nikt go nie rozwija, ale dalej tam jest. Nie? Ale też bywa tak, że przechodzimy z wersji pierwszej do wersji drugiej, bo ktoś na przykład w wersji pierwszej znalazł jakieś bugi, ktoś je wyprowadził, ktoś je naprawił i no, powstała wersja druga endpointu. No i tutaj jest takie urządzenie. Ja sam musiałem przetłumaczyć sobie, co to znaczy. To jest męski pas cnoty. Jest takie urządzenie, tak? I ma swoją aplikację mobilną. Więc można sobie sprawdzić, gdzie jest użytkownik takiego męskiego pasa cnoty. Tak, tutaj nie jesteśmy białą plamą. Tylko tak, no wątpię, żeby ktoś miał tyle tych urządzeń, prawda? Tutaj podatność polegała na tym, że za pomocą endpointu można było sobie zobaczyć nie tylko swój, nie tylko, może nie wiem czy swój, ale tylko swoją lokalizację, czy lokalizację swojego użytkownika, który ma takie urządzenie, ale też wszystkich innych użytkowników na całym świecie. Super opcja. Prawie jak na Tinderze. No i tak, w wersji drugiej naprawiono. Super, nie? Już jesteśmy bezpieczni. Ale zostawiono jeszcze wersję pierwszą. I więc jakby ta podatność dalej istniała i można było dalej oglądać. I ogólnie też
tak trochę miałem do czynienia z tymi systemami bankowymi, więc gdzieś tam do tego będę odbijał. To się może zdarzyć, że zostawiamy tą wersję pierwszą, bo są jakieś wymogi. Może być tak, że ktoś korzysta, ma gdzieś zahardkodowany ten nasz endpoint V1 i on już nie może go zmienić, albo nie ma wsparcia dla jakiegoś urządzenia i tam na pewno tylko ten X1 będzie działać, ten V1 będzie działać. Jakieś systemy legacy niewspierane, one będą wykorzystywać tylko ten i już nikt do tego nie siądzie, żeby zrobić V2, żeby tam zmienić tą wartość, nie? Więc tak się może zdarzyć. Ale jeżeli wiemy, że taka jest sytuacja, no to trzeba wdrożyć jakiś tak zwany workaround do tego, żeby tylko te urządzenia, tylko ten producent miał dostęp do V1. Nie, żeby to nie było dostępne dla całego świata, tylko dla właśnie odpowiednich klientów, którzy mogą tam zaglądać, którzy no, nie mają szansy na to, żeby to zmienić. Nie? No chyba, że to nie jest takie proste. Znaczy, no właśnie, jeśli nie jest to takie proste, to... Ale co, tego wdrożenia workaroundu? Tak, kotła wcieplnych jest to dużo bardziej skomplikowane. Bo my na przykład mamy w firmware jakieś API i jak wypuścimy nową wersję API, to mamy over the air update i firmware kotłów się zaktualizują, ale tylko tych, które są online. A wszystkie kotły, które są offline, zaktualizuje im firmware dopiero serwisant, Który przyjdzie naprawić ten kocioł, jak się zepsuje i nie zapomni, że trzeba też go zaktualizować. A jak nie, to będzie cały czas na starym firmware działał i po to się zostawia wersję pierwszą, bo przez to, że one są offline, to ty nie wiesz ani jak dużo ich jest, ani kiedy one się do ciebie odezwą. Ale też nie ma... I do różnych rozwiązań, to nie chodzi tylko o kotły, ja to widziałem w aplikacjach do sportu, do zegarków, do innych rzeczy. Jak długo one mogą działać w trybie offline, tak długo się takie API zostawia, bo nie ma się nad tym kontroli po prostu żadnej. Tylko te kotły offline, no tak, one się nie odezwą, nie? One się odezwą tylko jak serwisant przyjdzie. Uruchomi tryb naprawczy i się połączy na swojego użytkownika, tak, ale on się odezwie na stare API, żeby pobrać jak na przykład update. Dlatego się czasami zostawia i tak, nie? To jest taki specyficzna sytuacja. To jest coś, co się nazywa wymaganie biznesowe, co nie? Więc... Tak, to też jak ktoś chce pracować w bezpieczeństwie, to musi się też nauczyć, że no są też, mamy bezpieczeństwo, ale mamy też biznes i to musi jednak działać, bo jednak biznes zasila to bezpieczeństwo, nie w drugą stronę. Insufficient logging and monitoring. To jest taka pozycja, która no nie jest podatnością samą w sobie, ale musi być świadomi tego, że nie ma systemów, które są w 100% bezpieczne. To się nigdy nie zdarzy. I prędzej czy później czy nawet wy, czy wasi znajomi, czy systemy, na których pracujecie, mogą mieć jakąś podatność i możecie i wy być zhakowani, wasi znajomi i tak dalej. Wtedy dobrze jest wiedzieć, co się zdarzyło na systemie, dlaczego w ogóle ktoś się tam dostał, co robił u was na komputerze, u was na serwerze, czy w aplikacji. I jeżeli tego nie ma, no to po prostu my podczas... albo po właściwie, już bardziej po, tu akurat chodzi o logowanie, podczas to, jeśli chodzi o monitoring takiego ataku, to my nie jesteśmy w ogóle niczego świadomi, nie? Wiemy, że możemy się połapać, że ktoś się dostał, ale już nie wiemy nawet skąd pochodzi ten ruch, co on tam zrobił. Gdzieś czytałem takie wyliczenie, że średnio chyba po 6 miesiącach firmy się dowiadują, że zostały zhakowane, nie? No to po 6 miesiącach, jak są logi, i 6 miesięcy, nie są one gdzieś sterowane, no to już ich nie ma. Nie? Są zawinięte i po prostu ich już nie ma. I jest taka usługa, która służy do logowania na AWS-ie. To jest z 2020 roku akurat, ale fajny przykład. Nazywa się CloudTrail i tam można logować rzeczy, które się dzieją w AWS-ie. I można było sobie wylistować uprawnienia dla 40 różnych usług AWS-owych, dla 645 różnych API, bez w ogóle informacji do CloudTraila. I dlaczego to jest ważne? My jako atakujący, jako pentesterzy, jako osoby, które zajmują się bezpieczeństwem, no to zdobywamy cenne dane, przez to, że wiemy, jakie
role są przypisane do konkretnej osoby. Więc my nie będziemy atakować kogoś, kto tam ma najniższe uprawnienia, będziemy atakować na przykład kogoś, kto ma wyższe uprawnienia, albo jak będziemy wiedzieć, że istnieje podatność dla takiej roli, no to wtedy będziemy to wykorzystywać. Więc zdobywanie informacji to jest bardzo cenna rzecz, a jeśli ktoś chce od nas zdobyć informacje, a system do logowania nie mówi, że coś jest nie tak, bo ktoś chce zdobyć od nas informacje, no to znaczy, że mamy tą właśnie, to jest przykład tej pozycji numer 10. To wyglądało tak, że jak nie było uprawnień na tej usłudze, w tej roli, no to dostawaliśmy odpowiedź 403. A jak ma uprawnienia, to dostawaliśmy 404. I teraz można było sobie napisać prosty skrypt, który to odpytywał cały czas i sprawdzał, czy dostaje 404, czy 403. Swoją drogą jest taka strona http.cat i stąd są te kotki. Ok, tu już będzie demo, tu już Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Czy są jakieś pytania? Może tak. Ja sobie wodę weźmę. Ja mam tylko jedno, bo te wszystkie API nie mają żadnych tokenów, żadnych barier, nic. Mają. To najpierw muszę pokonać token, żeby się w ogóle do API dostać. API nie zwróci mi nic, jeśli nie przyjmie żadnego tokenu. To zawsze możesz sprawdzić taką sytuację, gdy ten authorization bearer usuwasz. No, ale jeśli firma o to zadba, to już nie ma opcji. Musiałbym wygenerować, wymyślić ten token. Albo... No okej, ale jeśli jesteś na przykład zalogowanym użytkownikiem, bo możesz być zalogowanym użytkownikiem i znajdziesz podatność w jakimś endpointie, który jest dla zalogowanych użytkowników, no to już też. Na tej samej zasadzie możesz to zrobić jako niezalogowany użytkownik i znaleźć podatność dla niezalogowanych użytkowników w oparciu o sesję, którą masz jako niezalogowana osoba. Nie musisz jakby tego... Ten token dostajesz. Jak się dobijasz do API, to dostajesz token swojej sesji, nie? Nie musisz go odkrywać, oni ci przydzielą to też. No to jest token na przykład użytkownika, który nie jest zalogowany. Jeśli mają podatność dla niezalogowanych ludzi, to szalejesz, nie? Po prostu przyszło do głowy, jak to pierwszy To co też mówisz, jak znajdziesz rzeczy dla niezalogowanego użytkownika, no to one mają wyższą krytyczność niż takie, które są dla zalogowanego użytkownika. Z takich ostatnich rzeczy, które są gdzieś w naszej branży, no to Fortinet, taki producent urządzeń sieciowych, to ich VPN-y mają podatność, gdzie można właśnie być niezalogowanym użytkownikiem, wykonać atak i dostać się do środka, nie? Jest FortiClient, widzisz. Więc no to jeśli to mają, to trzeba by firmie zaproponować zmianę usługodawcy VPN-a. Bym się przesiadła. Wiesz co? Wrocławiu przynajmniej Cisco przejęło rynek. Tak? Cisco VPN. To tak 3 miesiące większość firm się przesiadła. Zarekomendować. Tylko wiecie co, to jest... oczywiście można, bo to jest pewnie, może być czasami najszybsza droga. Ale każdy producent może taką wpadkę zaliczyć, nie? Tutaj nie ma niestety reguły. Słuchajcie, ja Wam pokażę dzisiaj taką fajną aplikację. Nazywa się ona Krapi. To jest właśnie projekt ludzi, którzy stoją za OWASP, za OWASP API Top 10. Napisali sobie taką aplikację, która no ma wiele tych podatności, które są wymienione na tej liście. Można ją sobie uruchomić u siebie. Ja akurat, jak widzicie, tutaj mam taki system Kali Linux się nazywa. Jeszcze się tylko przełączę, tak. Tak. I ta aplikacja służy do tego, żeby zarządzać swoją flotą samochodów. Czyli mamy parę samochodów, możemy sobie zobaczyć takie informacje jak producent, model, rok, plus to jeszcze, gdzie znajduje się ten samochód. I tu mamy jego numer VIN. To trzeba sobie dodać. Można się skontaktować z mechanikiem, jest jeszcze jakiś sklep, można sobie kupić różne rzeczy. Mamy też community. Można pisać posty, no, po prostu fajny system do tego, żeby czy właśnie patrzeć na to, gdzie są nasze samochody, czy też komunikować się z innymi użytkownikami. I teraz pokażę Wam tutaj dwie takie fajne rzeczy. Po pierwsze, jak zobaczycie... ja mam tutaj
interfejs www, tak, w przeglądarce, ale pod spodem mam burpa, czyli to narzędzie, które monitoruje ten ruch, który wychodzi z przeglądarki. Okay? I to Wam pokażę. Jak sobie załączę taką funkcję intercept na on, to w momencie, gdy kliknę sobie tutaj kontakt mechanik, no to dostaję ten request, który wyszedł z aplikacji. To mamy ten request, który wychodzi z aplikacji i w tym momencie, jak go przechwyciliśmy, to możemy właśnie zmieniać. Tu widzicie, mamy ten bearer, możemy sprawdzić, czy to się wykona w ogóle po usunięciu takiego bearera, nie? I możemy zrobić forward, żeby go wypchnąć dalej. On już wyszedł z naszej przeglądarki, wylądował w burpie. My go zmodyfikowaliśmy i popychamy go dalej do serwera. Robimy forward. I teraz możemy sobie odczytać to, co się wydarzyło. Tu mamy historię, czyli mamy wszystkie te requesty, które wyszły z naszej przeglądarki. Czy to jest w ogóle widoczne? Mogę to jeszcze powiększyć. Jest OK? Dobra. Tu w tej historii mamy informacje o hoście, mamy informacje o metodzie, o endpointcie. To jest jeszcze też ciekawe, bo mamy informacje o tym, że widzicie, ja sobie zedytowałem ten wcześniejszy request. Tu mamy informacje o statusie odpowiedzi, wielkości, czy to był JSON, HTML i tak dalej. Ja sobie w tym widoku lubię tak posortować ten ruch, żebym miał najświeższe u góry. Wtedy się łatwo, no mi się łatwo czyta. OK, i jak widzicie, to co się wydarzyło po... Aha, tu mamy original request, tak? A tu mam ten edited request. Został wysłany oczywiście ten. I jak go wysłałem, to dostałem 301, move permanently i odwoływał mnie znów do workshop API mechanik. Czyli gdzieś tam ma to zabezpieczone. Bez tego authorization bearera nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem w stanie wykonać tego requestu. OK. No, jeśli ktoś jest zainteresowany bezpieczeństwem, to jest narzędzie, w którym będzie najczęściej... Bezpieczeństwem takim ofensywnym, testowaniem bezpieczeństwa, to jest narzędzie, w którym najwięcej się będzie działać. Dobra, ale ja Wam chciałem pokazać tak. Tutaj mamy... Wyłączę. Ta część, czyli właśnie intercept, ona służy do tego, żeby na bieżąco sobie tam przeglądać i modyfikować ten ruch. Ja na razie nie chcę tego robić, więc wyłączę to. Więc wszystko tutaj będzie lądować w historii. To, co sobie tutaj wyklikam. I jest takie coś jak refresh location. Tu mogę sobie, no widzę, że mój samochód jest w tym miejscu na mapie. Sobie mogę sprawdzić. Wracam do burpa. I w historii mogę zobaczyć, taki request. Identity API V2 Vehicle i tu jest jakiś ID samochodu. To jest mój ID mojego samochodu. To co zrobię, to jeszcze zrobię send to repeater. To jest taki postman, który jest w burpie. Czyli właśnie możemy wysyłać teraz te requesty, nie klikając już w samej aplikacji. Więc jak mamy w tym miejscu, robimy send, no to widać. Mój samochód, współrzędne. I jeszcze car ID, nie? Więc widać, że działa, zwraca informacje, prawda? I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie jakoś odgadnąć tutaj informacje o samochodzie innych użytkowników tego systemu? Mamy tutaj UID i tak, no, myślę, że wprost nie jesteśmy za bardzo w stanie, żeby zgadnąć, jakoś zmieniając tutaj, nie wiem, ostatnie literki i cyferki, to nie da się. No ale trzeba byłoby poszukać takiego miejsca, gdzie takie informacje mogą się znaleźć w naszej aplikacji, w naszych endpointach. I jest taki endpoint community, tu sobie możemy poczytać o poście, widzicie, zobaczcie, mamy post ID i w samej aplikacji webowej nie zobaczymy tego ID naszego tego samochodu innej osoby, tak akurat robota, no ale to nas za bardzo nie uspokaja, warto zobaczyć to, co jest pod spodem, czyli w ruchu HTTP. Wracamy do burpa, do tej historii
I zobaczcie, mamy tutaj to, co ja robiłem, nie? Mamy request, który nazywa się community API v2 community post recent, nie? I czekajcie też, żeby tutaj ładnie to wyglądało. To jak sobie to wyślę, to widać, że to są te posty, które są na stronie. No i oprócz tego, że są te informacje typu właśnie content i title, to co się normalnie wyświetliło, czy tam robot, to jeszcze mamy takie informacje nadmiarowe jak vehicle ID i e-mail. Nie? Teraz tak, vehicle ID, no więc to jest przykład excessive data exposure, dokładnie, czyli takiego nadmiarowego udostępniania informacji. No bo po co właściwie tutaj ma być informacja o tym, jaki jest ID samochodu tej osoby, która postuje na tym forum. Więc bierzemy sobie od robota vehicle ID. Tutaj mam ten nasz request z naszym ID. To sprawdzam, czy jeszcze działa. To zawsze też taki tip. Zawsze warto sprawdzić przed jakimiś akcjami, żeby sprawdzić, czy faktycznie on działa. Tutaj widać, że działa na naszym ID. No i teraz sobie zmienię na... Tak, zmienię sobie na ID innego użytkownika. Klikam send. No i widać, że mamy informacje o robocie i o współrzędnych geograficznych jego samochodu. Dobra, z rzeczy, które jeszcze bym Wam chciał pokazać. Teorii, jeśli byśmy to odświeżyli, to powinno nam na mapie pokazać, czy tutaj dostajemy tylko wyłącznie? Tu w tym momencie dostaniemy tylko JSON-a w odpowiedzi. Gdybyś chciał zobaczyć to na mapie, to trzeba byłoby w momencie, gdy przechwycić ten request, który jest tutaj. Zaraz, wiecie co, możemy to nawet zrobić, spoko. Proxy, intercept. Kliknąć sobie tutaj refresh location. Mam nadzieję, że ten interfejs tak zadziała. Widzicie, to jest odpytanie o nasz samochód, nie? Jak sobie to zmienimy, klikniemy forward. No to on to wszystko teraz odpytuje bazę, Google Maps i tak dalej. Teraz pytanie, czy się wyświetli. To się zmieniło, nie? Tam te wartości się zmieniły, ale gdzieś tam w tym samym, może ten obrazek. To pokazówka, więc to pewnie nie jest. No, słuchajcie. W teorii mogłoby pokazać. Mogłoby pokazać, dokładnie, więc tylko w momencie, gdy przechwycimy, więc jakby architektura tej aplikacji działa tak, że my odpytujemy ten bazę o naszą lokalizację i te informacje idą potem do Google Maps, nie? Więc to w zależności od tego, w którym momencie to przechwycimy. Ok, więc to jest przykład wielu z tych podatności z tej listy, bo mamy dostęp do informacji nadmiarowych informacji, czyli ten excessive data exposure. Mamy też możliwość oglądania informacji o innym samochodzie, czyli to jest ten broken object level authorization, więc możemy go odczytywać. Coś jeszcze? I tyle. Ok. I teraz, więc pamiętajcie, żeby przy swoich projektach, swoich aplikacjach, jeżeli macie jakieś obiekty, no to żeby tylko do nich miał dostęp ich właściciel. O to trzeba zadbać. Dobra. Teraz Wam pokażę jeszcze drugi case, który też jest ciekawy i wiąże się trochę z tym pasem cnoty, więc jest ciekawe. Fajną, zawsze taką ciekawą opcją do testowania jest opcja forget password. Bo przez to można na przykład przejmować kogoś konta. To jest warto o tym wiedzieć. Potrzebuję mieć informację, którą pozyskałem wcześniej. Pozyskałem sobie e-mail od... Gdzie tu mam tu? Dobra, to będę widział lepiej. No, jak widzicie, mam nawet e-maila kogoś innego. Mogę mieć Pogba czy jakiegoś Adama, no ale weźmy sobie, skupmy się na robocie. On jeszcze nam nic nie zrobi. Teraz to Skynet. Co? Chyba, że to Skynet. Skynet, tak.
Ten proces odzyskiwania hasła wygląda tak, że wpisujemy adres e-mail i dostajemy OTP, one time password. Nie? Klikamy OK i ten one time password został wysłany do nas. I teraz tak, w tej aplikacji mamy taki właśnie, mamy klienta pocztowego, takiego wbudowanego i można sobie zobaczyć, że ten nasz one time password to jest 1447, nie? To już zapamiętajmy sobie, nie? I teraz fajnie byłoby, gdybyśmy, jak widzicie, nie musimy klikać tam żaden link, prawda? To nie jest tak jak w większości dobrych systemów, że musimy kliknąć w link i dopiero wtedy ustawiamy sobie nowe hasło. Mamy ten prostą liczbę czterocyfrową, one time password. Więc możemy sprawdzić sobie, jak wygląda request, który pójdzie po kliknięciu set password. I teraz tak, ja tam wiem, że tam było 1447, więc zrobię tak, 1300. Sobie wpiszę nowe hasło. Ach kurde, 8 znaków. Jezus Maria. Dobra. Dobra. Teraz tak, przechwycę sobie ten request, żebyśmy... Wiesz co, on chyba się nie odświeżył. Ale zaraz zobaczymy, bo przechwycę ten request, zobaczymy jak ten... A nie? No, dobrze jest. No, przeszło. Wiecie co, jak to nie zadziała, to zaraz puścimy w inną stronę, bo tak... tak, jak tutaj nie... Jak nie tak, to będziemy inaczej działać. Jeszcze z miesiąc temu na Instagramie szalało taka próba wyłudzenia konta, bo można było bez znajomości numeru użytkownika w ten sposób podobny, co chyba chcesz pokazać, wysłać wiadomość SMS i gość tam na przykład pisał, że po prostu dostaniesz SMS-a, tam ja mam zablokowane konto, muszę je zweryfikować i potrzebuję od ciebie takiego wiadomości afirmacyjnej, a jesteś jedynym moim dostępnym znajomym, coś tam taka była ścieżka mniej więcej. No i faktycznie po tam kilku minutach przychodziło hasło na SMS, on w tym prosił, żeby w ten link nie klikać, bo to było właśnie jednorazowe, ale żeby mu zrobić screena, żeby on to sobie mógł przepisać. I w tym momencie dostawało się dostęp do konta na Instagramie. Jeszcze z miesiąc temu to działało. Nie? I się przejmowało komuś konto. Dobra, pójdziemy w tą stronę, a jeżeli chodzi o, mamy tutaj kolekcję postmanową, która jest z tej aplikacji, więc mamy te wszystkie requesty, które są wystawiane. Forget password, check one time password. O, widzicie, to jest ten URL, to jest to API, które służy do tego, żeby sprawdzać one time password. Tu mamy body takie. Check. Będzie to? Dobra, powinno być to. I teraz tak, jeszcze tylko jedną rzecz muszę sobie zmienić, żebyśmy to co każdy proxy, to co każdy tester bezpieczeństwa sobie zmienia, żeby ten ruch poszedł jednak przez burpa, przez to narzędzie, które my chcemy. To jest też tak trochę nieintuicyjnie, tu trzeba wpisać 127.0.0.1, więc tak. Dobra. Zapisane jest. Sobie klikniemy send. To powinniśmy mieć to w burpie. O, widzicie, jest.
Tu jakieś wrzucił dane, więc mamy ten request, który miał iść. Teraz tak, zróbmy sobie do repeater, wrzucimy to do intrudera. To jest takie narzędzie, które służy do automatyzacji bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu. Chcieliśmy zmienić, nie, to jest mój mail, ale chcieliśmy robotowi, robot się nazywa ten, nie? O, sorry. Tak. Więc tu musimy tylko uzupełnić te dane. To jest robot, one time password. Teraz tak. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda od początku. Clear. Mamy to pole, które chcemy atakować, czyli podmieniać te wartości, czyli zgadnąć ten one time password, nie? I je tutaj zaznaczamy w tym narzędziu intruder, zaznaczamy w ten sposób, więc on będzie wiedział, że to pole będzie podmieniane cały czas według tych wytycznych, które mu tam damy. Tu jest jakieś hasło, możemy nawet to zostawić, wygląda całkiem spoko i chyba zgadza się z tymi wytycznymi. I tutaj w payloads musimy tylko zmienić na numbers. Dobra, jak tam to nie zadziałało, to zobaczmy tylko, czy... Tak, no to ten ostatni one-time password to było 1306, więc my sobie zrobimy w burpie od 1290, tak, do 1400, nie? Tak, żeby step 1, tak, więc widać, że pójdzie 111 requestów, bez większego kombinowania z kodem. No jak widzicie, poszło, o, widzicie, że to będzie widać, jest taka tabelka, poszedł request z payloadem, czyli z tą naszą wartością 1290, potem tam 1291 i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie statusy odpowiedzi. Dostajemy 500 cały czas i nagle przy tam 8, 9 próbie dostajemy 503, zobaczmy sobie, jaki jest response. You've exceeded the number of attempts. Nie? Czyli po prostu mieliśmy 9 prób, przekroczyliśmy to, więc teraz już dalej to nie działa, jest error. Wcześniej było invalid OTP, a potem jest error. OK? Teraz pytanie do Was, czy patrząc na ten request, jest coś, co można byłoby zmienić, żeby jednak ten atak mógł być ewentualnie możliwy. Dobra, czy coś Wam się rzuca w oczy, co przy tym requestie można byłoby podziałać? Post? Tak jak mówię, jest związane z pasem cnoty. Może IP-ka zmieniać, nie? I wtedy nie puści kolejnych prób po innym IP? Akurat w tym wypadku nie. Słuchajcie, zobaczcie, mamy identity API auth V3, nie? To teraz pytanie, czy w ogóle odpowie nam na V2 czy V1 i co się dalej wydarzy, nie? Dobra, więc to, po pierwsze tak, jak chcemy na szybko zobaczyć, czy to w ogóle zadziała, no to robimy send to repeater, tu sobie zmieniamy na V2 i zobaczymy, czy w ogóle odpowiada. Send, response, dostajemy 500, invalid OTP, spoko. Możemy zobaczyć V1, response 404. To nam mówi, że, przepraszam, w tej V1 nie ma, ale V2 jest i już na nim coś możemy podziałać. Dobra. Teraz tak, ja sobie tylko jeszcze raz zrobię to forget password, żebyśmy mieli nowy one-time password, bo tamten już wygasł, nie? Więc to trzeba... O, robot wysyłam, to poszło, znów sobie sprawdzę na mailu. Też taka prawda, że sprawdzam to tutaj, bo w wersji, w burp, który w tej wersji, w której ja korzystam, Community Edition, on ma też taki limit przy tej próbie właśnie zgadywania. On tam po 20 czy tam 20 paru requestach on zwalnia,
Więc dlatego nie robię tutaj takiego rozszału, bo moglibyśmy przeskanować całe 10 tysięcy kombinacji, ale no tutaj akurat nie jest to konieczne. Zobaczcie, więc mamy ten. Wracam sobie do intrudera, czyli tu nie. Tu mamy V2, discard. Tak, mamy tutaj ten nasz request. To sobie zmienię na V2. Tutaj wiem, że atakuje to pole one time password. Robię payloads. Tam miałem. Tak, tutaj zrobimy 80. A tutaj zrobimy 700. Dobrze liczę? Będzie? Że jest późna pora. Start attack. 15.40. A już tak ciemno, nie? Ta zima. Dobra, więc jak widzicie, tutaj lecą kolejne requesty. Mam 500 i w responsie mam invalid one-time password. Lecę, ale zobaczcie, już przekroczyłem te 8 prób, które miałem wcześniej. I dalej mam końcówkę i nagle znajduję ten mój, który pasuje. Więc jak widać, w tym wypadku można było wykorzystać coś, co zostało niewyłączone do tego, żeby przechwycić konto. No i mając już to, możemy się zalogować na tego użytkownika POGBE. Jakby to służyło nam po to, żebyśmy właśnie mogli przechwycić jego konto. Ok, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to teraz jestem, ale też gdyby Wam się zwróciły pytania gdzieś później, to te miejsca, które tam pokazałem, czy Instagram, Facebook, LinkedIn, tam możecie się odzywać, możecie też pisać na mojego maila maciej.kofel@szkolasecurity.pl i tam też chętnie odpisuję. Więc zapraszam do kontaktu i dbajcie o to API. Nie tylko API, no wszystko dbajcie, żeby było bezpieczne. Dzięki wielkie. Jakieś pytania teraz? Ktoś ma? Ja takie szybkie pytanie. Wspomniałeś o książce, tutaj jeżeli chodzi o bezpieczeństwo API. Czy możesz polecić jakieś ogólnie źródła, tak? Tak. Jest, wiecie co, jest teraz fajna promocja na Humble Bundle. Jest taka książka, która mówi o testowaniu API. I ona sama jest dość droga, bo kosztuje tam chyba $50 w takiej wersji fizycznej, $39 kosztuje w wersji elektronicznej, a na Humble Bundle jest, wiecie co, ja wam ten, jest teraz pakiet tych 18 książek i mogę wam dać taki fajny link, dashboard, pakiet tych 18 książek, o, tutaj. Między nimi jest właśnie Hacking API. Można je kupić za $30, a sama ta kosztuje 30 chyba 5, nie? Sama ta o hakowaniu API. To mam jeszcze jedno pytanie. Czy to nie jest mit, że żeby być dobrym hakerem, to trzeba być najpierw wspaniałym programistą? Zadałeś to pytanie. Ja już wam powiem wam, dlaczego panuje taki mit. Bo ostatnio to rozkminiałem. Naprawdę, jest wiele takich historii, gdzie ktoś mówi, że trzeba być świetnym programistą. Ktoś mówi w ogóle, że trzeba znać assemblera. To w ogóle jest już totalny mit, nie? Dlaczego w ogóle taki mit powstał? Kiedyś, może nawet wcześniej niż za czasów tego Allegro, które tam wam pokazywałem, nie było czegoś takiego jak branża cyber security. Po prostu nie było, nie? I ludzie, którzy w którymś momencie zajęli się takim bezpieczeństwem, no to byli ludzie, którzy już pracowali w IT jako właśnie programiści, jako admini i oni po prostu musieli w pewnym momencie zadbać o bezpieczeństwo. I gdzieś tak się to utarło, że musisz być właśnie, wiesz, programistą od 10 lat, musisz być adminem od 10 lat, żeby być w branży cyberbezpieczeństwa. Ja mam takie doświadczenie z ludźmi, którzy przeszli moje kursy ze szkoły security, że to nie jest to w ogóle potrzebne. Bo tak, po co, odpowiedzcie sobie na pytanie, po co w ogóle to programowanie w bezpieczeństwie jest?
No jest po to, żeby zautomatyzować sobie jakieś akcje przy testowaniu bezpieczeństwa, czy przy innych case'ach, które chcemy sobie gdzieś tam pracę ulepszyć, ułatwić, nie? I teraz, jak my nie będziemy znać takich podstaw, jak działają jakieś podatności, no to co my chcemy usprawniać, co chcemy sobie tam zautomatyzować? Więc na samym początku warto zadbać o to, żeby wiedzieć, co to są podatności, jak je manualnie znaleźć, jak je wykorzystać, jakie są skutki tych ataków, te case'y przerobić, a dopiero potem myśleć o programowaniu. I wcale nie trzeba być programistą od 10 lat. Mam takie super przykłady ludzi, którzy pracują jako pentesterzy, a wcześniej na przykład pracowali jako... Mam takiego Marcina, który był cieślą, z tatą w UK latał po dachach i po pracy mówił, że już go tam mierzi ta praca i chciałby coś zmienić. Jemu to zajęło 3 miesiące. Mam takiego innego Marcina, który pisał scenariusze do bajek dla dzieci. Mam dziewczynę, która pracowała w MOPS-ie, no więc... Pilota dokładnie. Mam nawet osobę, która sprzedawała nawozy w rolnictwie, więc... Czy dużo się to zmieniło, kiedy powstały narzędzia, nie? I te takie, tak jak owaspowe środowiska, nie? Tak! Ja pamiętam, jak ja zaczynałem w ogóle w testach, no to wtedy w ogóle zabawę z API robili tylko deweloperzy, bo API działało tylko w IDE deweloperskim, nie? I to była blokada. Nie było Postmana, nie było nawet tego... Burpa? Zapa? Nie, to takie dziwne narzędzie... Swagger? Coś tam UI, nie? Soap UI. Okay. W ogóle tego jeszcze nie było wtedy. I albo deweloper zaglądał do API, albo nie miał jak zaglądać, chyba że znałeś jakby to IDE deweloperskie, nie? Więc to stąd się wziął wtedy taki bariera wejścia, że musiałeś być chociaż minimalnym programistą, żeby rozumieć aplikację, którą otwierasz, nie? A teraz jest masa gotowych rozwiązań, nie? Jest dużo gotowych rozwiązań, to masz rację, ale też niektórzy deweloperzy, jak czasami mi pokazuje na różnych szkoleniach, jak wygląda ta komunikacja HTTP, no to oni nie do końca kumają, nie? W kodzie to wygląda tak, że robię, że mam, nie wiem, wysyłam geta, odbieram informacje, wysyłam posta, odbieram informacje. Ale to, co tam jest jeszcze więcej, nie? Jakie są nagłówki jeszcze latają, to niektórzy to pierwszy raz na oczy widzą, nie? To w sumie jest zaskakująca informacja. No. Zaprogramować, ale już nie wiedzieć, co się z tym dalej dzieje, nie? Wiesz co, no w kodzie działa, nie? Wszystko zależy od projektu. Ja miałem takich deweloperów, którzy pisali mi implementację, jak ja się go zapytałem, gdzie tę funkcjonalność zobaczę w aplikacji, to on mówi, nie wiem. Nie wiem. No on nie wiedział, bo na przykład tam było tak, że architekt wymyślał, gdzie to jest w aplikacji i on mu dawał znaczek to do gdzieś w kodzie, on wypełniał to to do kodem, ale on nigdy nie analizował, gdzie to się w aplikacji wyświetli, nie? Jak masz taki setup projektowy, to zdarza się i tak pracować. Ta sama sytuacja jest przy testowaniu wydajności. Jak deweloper ci odpala kod na Dockerze u siebie lokalnie, to odpowiedzi, nawet jak ma 30 mikroserwisów odpalonych, to ma tak, ale jak wrzuci to do chmury i te mikroserwisy jeszcze się muszą między sobą podogadywać, to samo opóźnienie wiadomości przejść przez te mikroserwisy potrafi trwać 2 sekundy na przykład, no nie? I masz różnicę taką, że... No widzisz, tu mówisz jeszcze o tej komunikacji między samymi mikroserwisami pod spodem, nie? To też ktoś, kto pisze te mikroserwisy, fajnie, żeby wiedział, że no można jakoś, można lub nie można wpłynąć na tą komunikację nawet między nimi, nie? Albo nawet nie między nimi, ale wiesz, wpłynąć obok, nie? Że to, wiesz, dotykasz ich jakoś. No to nawet w Dockera można ustawić, żeby serwis sieciowy dockerowy działał wolniej niż natychmiastowo, tak? Więc to już też jest gdzieś tam, czy pod testy wydajności, czy nawet pod security można próbować, bo gdzieś będą nagle opóźnienia się wydarzą albo inne rzeczy, tak? To też gdzieś tam może na coś wpłynąć. To prawda. No ogólnie powiem wam, że temat API w ogóle jest taki, mimo że to nie jest już nowa rzecz, nie? To już jest od wielu, wielu lat, nie? To często, mi się to wiele razy zdarzało, nie? Ludzie z branży patrzą na to i to nie jest coś takiego, co można popatrzeć, no, obejrzeć jakieś, nie ma jakiegoś frontu, to jest po prostu, to są dane, które są przesyłane, nie? I często nawet pentesterzy jakby boją się tego tematu. Nie kumają nawet. Jak ktoś ma zrobić testy API, to woli coś innego porobić, nie?
a jest gra warta świeczki, bo no, tak jak mówię, tak jak widzieliście na przykładach, to co jest tu wysyłane z tych aplikacji, które tutaj są, nie, na naszym telefonie, to bardzo w prosty sposób można sobie ten ruch przerzucić przez burpa, no i widzieć, co tam lata pod spodem i modyfikować te zapytania do API. Czyli burpa na routerze mogę zapiąć też kolorowo, nie? Czy nie bardzo? Wiesz co, robisz to w ten sposób, to jest trochę bardziej skomplikowane, ale tak, w burpie Kali. W burpie jest taka opcja Discord. Proxy, tutaj gdzie się ustawia w ogóle ten adres burpa, proxy listeners, nie? To jest adres ustawiony tutaj lokalnie, ale można go zedytować i wybrać sobie tutaj adres jakiś tam lokalny z naszej lokalnej sieci, nie? I on będzie ustawiony u Ciebie. I teraz tak, jak masz telefon w sieci Wi-Fi, w tej samej sieci Wi-Fi, no to ten ruch poleci przez, i ustawisz sobie odpowiednio tutaj w telefonie proxy, nie? To on poleci najpierw przez Twój komputer, przez burpa, a dopiero potem już tam do celowego serwera. Czyli nie korzystajcie z otwartych Wi-Fi? No, nie, no. Ale nie, wiesz... Charles Proxy chyba było jako narzędzie też. Jest wiele, no, Charles Proxy, tak. To możesz puścić, przekierować ten ruch. Możesz użyć na przykład, żeby zdekodować HTTPS-a na przykład, nie tylko HTTP. Teraz narzędzie jest... Znaczy, jeśli chodzi o HTTPS-a, to tak, to ogólnie to narzędzie obsługuje HTTPS-a. Trzeba sobie wgrać odpowiedni tam certyfikat lub też używać tej wewnętrznej przeglądarki, bo od którejś wersji... Ale wydaje mi się, że w BEPie tam w tej Community Edition są ograniczenia jakby, nie? A Fiddlera możesz mieć darmowego i możesz nie mieć ograniczeń. Możesz poszumieć trochę bardziej. Tylko no tam nie w Fiddlerze nie przechwytujesz tego ruchu, możesz go monitorować. Tam nie masz takich opcji jak właśnie, wiesz, intercept, zatrzymać, zmodyfikować. Możesz... Zmodyfikować można. Możesz breakpointy postawić. Możesz zmodyfikować przed wysłaniem dalej, możesz poszumieć. Z Fiddlera korzystałem, wiecie kiedy, jak w takim środowisku korporacyjnym, że gdzie się uwierzytelniasz po LDAP-ie, to tutaj to tak fajnie nie działa. Trzeba było pójść, czy ruch musiał iść przez Fiddlera, tam się uwierzytelniać i dopiero wtedy poszło do burpa. Używali Fiddlera albo tego OWASP ZAP-a, no. Zawsze wtedy, kiedy w BIP-ie złapał nas limit darmowej wersji. Po prostu trzeba było się przerzucić do narzędzia, które nie miało limitu i OWASP jest jakby darmowy, nie ma limitów, okay. OWASP ZAP. No i Fiddler w pewnym stopniu też nie ma limitów, tylko on tylko jakby przechwytuje i możesz zrobić repeata, nie? Nie możesz zrobić takich ataków powtarzających się i tak dalej. Ale to znowu możesz zrobić w jakimś narzędziu z zewnątrz, nie? Tak. No ogólnie, słuchajcie, uwierzcie mi na słowo, to jest narzędzie, w którym jeśli będziecie pracować w bezpieczeństwie, spędzicie w nim, myślę, że większość czasu, nie? Serio. ZAP też jest spoko, ale to jest standard korporacyjny. Jak korzystałem z ZAP-a i próbowałem, bo tak wiesz, to tam naprawdę nie ma limitów. Zresztą jeśli będziecie gdzieś pracować, to nie będziecie mieli Community Edition, tylko normalnego burpa, który jest płatny i tam już wielu rzeczy nie ma. Nie ma limitów, są dodatkowe opcje typu skaner i inne fajne rzeczy. Ale wydaje mi się, że ZAP już też jest, bo jak ja pracowałem jeszcze kiedyś przy płatnościach online, no. I myśmy by przechodzili certyfikację PCI DSS, to myśmy normalnie ZAP-a używali. No spoko. I on jakby spełniał wszystkie wymagania certyfikacji. Dobra, więc tak, jeśli chodzi o ten standard korporacyjny, to nie jest tak, że gdzieś to jest zapisane, ale po prostu większość ludzi używa tego. Jak ja używałem ZAP-a w takich projektach, gdzie większych aplikacji, to nie miałem sytuacji, żeby tam się coś nie zacięło, po prostu, nie? Na tym można polegać, nie? A jednak ZAP jest ok, tutaj nie mam w ogóle nic do ZAP-a. Też wiadomo, ja to robiłem parę lat temu na ZAP-ie, więc możliwe, że już teraz w ogóle jest inny level tej aplikacji. Ale na tym się najczęściej działa, nie? Zresztą nawet znam firmy, które na papierze, w raporcie pokazują, że mają soft za 30 tysięcy dolarów rocznie, a wykonują skany za pomocą tego narzędzia i tylko po prostu podmienia się, nie? Wersja płatna kosztuje na rok chyba $400 jakoś tak, więc jak chcecie prezent na święta, to... Od szefa. Od szefa, no dokładnie.
No. A znam firmy, które nie dają w ogóle, to jest, wiesz, jakaś porażka. No dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Chyba nie ma. Fajnie. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy, Maciej. Dzięki.